Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Scorpio i to jest już 11 odcinek z Gothica 2 The Returning. I takie info, wdupiłem tego ostatniego bandytę, zajmę się nim kiedy indziej. Chciałbym zacząć już bardziej od konkretów, czyli wyruszenie do miasta i jak najszybsze porozmawianie z Lordem Hagenem, żebyśmy mieli już to z głowy, no bo patrzcie, ile my się musimy namęczyć. Moment, może damy mu tą jedną tabliczkę przynajmniej. Jeśli chodzi o te tabliczki, znalazłem jedną z nich. Wielkie dzięki. Teraz brakuje mi tylko dwóch. Oczywiście zapłacę ci za fatygę. O! Aha. Zapłaciłeś mi, czy skłamałeś? Chyba raczej mi nie zapłaci. Dopiero jak znajdę pozostałe dwie, to da mi całą jakby zapłatę. Kurde, ale tam są dalej te cholerne stworzenia. Moment, moment. Zrobimy już taką akcję. A taka akcja zawsze wypali na... O kurde, dobra. Już możemy być pewni zagrożenia. Fuck off! O dobra, teraz się goblin dopieprzy. Fuck this shit. Dobra, uciekamy mu. On mnie nie dogoni, to jest taki mały kurdupel, że mi gówno to zrobi, jeżeli chodzi o bieganie. Nie, widzę, że się doigram od tych zwierząt. Ale jest to tylko jeden wilk, więc dużego zagrożenia nie mam, ale mały przyjmuje damage teraz od tych wilczków. No to dobrze. No właśnie o to chodzi, no. Tylko niech się ode mnie to odwali, no. Już. Shut up, motherfucker. I get the fucker. Dobra, jesteśmy na miejscu. W końcu nasze Corinis. Z tą może pogadać? O, może. Zaniosłem posążek. Level up! Z głowy. Nareszcie jakieś dobre wieści? Niech cię Ino schroni. Przyjmij to jako wyraz mojej wdzięczności, synu. A co to jest? Na bogato! Na bogato! Dobra. Walić tą. Wszyscy wiedzą. Ale teraz byśmy jeszcze coś zrobili w ogóle. Czekaj, kupiec, Erol. Aha, to jest nie to. Farmer w potrzebie. Aha, fajnie, że to teraz się nie wykona. Więc jest kolejne jakby niewykonane zadanie. Torba pełna rudy. Cardiffa. Aha. Położymy osobę do nowego obozu. Aha, to trzeba już w drugim rozdziale to zrobić. I jak już wykonamy wszystkie misje Noc Kruka, czyli to jakieś wpis do odcinków, dalej to będzie zadanie Galahada. Listy polecające. A, muszę do Lariusa. A to możemy za niedługo wykonać w sumie. Bo to jest dość niedalekie zadanie. Tylko musimy się dostać do górnego miasta i nic więcej. Tak naprawdę. Czyli, a z Watraskiem pogadać można? Możesz mnie nauczyć kręgów magii? Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Tylko wybrańcy Innosa i wybrańcy Adanosa mogą posługiwać się magią run. Ale magia dostępna jest także zwykłym śmiertelnikom pod postacią magicznych zwojów. No co ty nie powiesz? Dobra, ty mi nie pomożesz jednak już. Dobra, bez zbędnego pieprzenia idziemy od razu do tego górnego miasta i... Wywalone mam już na to, szczerze mówiąc. Sam by na to nie. Co się stanie dalej? Tylko idziemy od razu.
Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. A magów ognia? Skąd ty to znowu? Właśnie. Śmiesz stawać na drodze wybrańcowi Inosa? Nie, oczywiście, że nie. Przed wybrańcami Inosa bramy zawsze stoją otworem. Bluźnierco, módl się o łaskę Inosa. Tak, wybrańcze. A, widzicie, teraz mają szacunek do mnie. Jak noszę szaty maga ognia i jestem pełnoprawnym magiem ognia, no to gówno mi mogą zrobić, kurde. Lipa dla nich. O, chyba teraz ten koleś Lol. Chyba koleś chciał do mnie zagadać, ale mniejsza o to. A, to znowu ty. A więc udało ci się w końcu przedostać do górnego miasta. Skąd masz tę szatę? Przeszedłem próbę ognia. Niesamowite. A więc to wszystko musi się dziać z woli Inosa. No. Panują tutaj pewne prawa, których musisz przestrzegać. Inaczej znajdziesz się poza murami miasta równie szybko, jak zostałeś wpuszczony. Wolno ci wchodzić jedynie do budynków przeznaczonych dla handlarzy. Rozpoznasz je po znakach na drzwiach. Chcę, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Inne domy należą do bogatych obywateli. Nie masz tam czego szukać. Nawet jeśli należysz do zakonu Inosa. W tej dzielnicy mieszkają ważni obywatele. Traktuj ich z szacunkiem. Rozumiemy się? Oczywiście. Tak dalej być nie może. Nie wiem, ty mi powiesz. A gdzieś... Dobra, nie będziemy się pytać, bo Hagena i tak znajdziemy. Możemy tylko siedzieć i czekać. Patrzysz, to nie ma jakiejś... To jest prawda. O, tego kolesia nie znamy. Stupę. Ej, młody człowiek. Te ma dziwko, kurde, ogarnij to po rusku. Dobra, pajac jesteś. Ludy. Moje imię Reynar. Reynar. Neymar. Podobny trochę. Nie można na tym o, handel bronią. Nie wiem, ty mi powiem. Ha? Nie handlujesz? Powinien być mądrzej. Ale nup. Dobra. Było tak, jak nie, to nie było. Mam na ciebie wywalone do Lorda Hagena natychmiast. Stój! Tylko osoby w służbie u króla mogą wejść do ratusza. Aha. Jestem magiem ognia, bluźnierco. Jestem magiem ognia. Tak, oczywiście. Wybacz mi, wybrańcze. Wykonuję tylko polecenia. No, to uważaj na słowa, kobieto. Dobra. Skoro mamy już dostęp do górnego miasta i do ratusza, to możemy teraz zagadać do Lariusa, jak go znajdziemy. Gdzie ten Larius? Kurde. Ja uważam, znalazł mnie tam, gdzie trzeba. Tutaj pewnie będzie nasz... Kurde, wbiłem się w ten tasak. Mamy... Jest Corneliusa, ja chcę Lariusa. Dobra, jest Larius. Czego chcesz? Jeśli masz jakąś sprawę, musisz się najpierw umówić. Kim jesteś? Jestem Larius, miejscowy gubernator. Chociaż w tym momencie może trudno w to uwierzyć, jestem najbardziej wpływowym człowiekiem w tym mieście. A więc ty tutaj rządzisz? Ja? No cóż, w chwili obecnej mam związane ręce. Dopóki Lord Hagen nie opuści miasta, to on sprawuje władzę. Aha. Nie chciałem przeszkadzać. A jednak przeszkadzasz! Wynoś się stąd! Dobra, kurde. Jak leci? A co cię to obchodzi? Dopóki w mieście przebywają paladyni, Lord Hagen sprawuje tu władzę. Aha, że z tobą się nie dogadam. No nie wiem, no. Zaraz, bo chcę wrócić do tego zadania. Zadanie... Arister. Aha, czyli to nie tak działa. W tym rzecz, że musimy jakby zdobyć listy polecające. O, dobra, nieważne. Teraz idziemy do samego Lorda Hagena. Witam pana. Słyszałem już o tobie. Dzięki. Jestem
Lord Hagen, królewski paladyn, wojownik w służbie Inosa i namiestnik Korinis. Jestem zajętym człowiekiem, więc nie marnuj mojego czasu. Mów od razu, co cię tu sprowadza. Mówię prosto, z krótkiej piłki, dawaj mi oko Inosa i shut the fuck up. Co ci wiadomo na temat oka Inosa? To święty artefakt. Stare przepowiednie łączą go ze smokami, ale głoszą również, że tylko wybraniec Inosa może nosić ten amulet. Ja jestem wybrańcem Inosa. No, dobrze mówisz. Więc może będziesz mógł nie założyć może, oko. A na pewno. Człowieczku. Armie ciemności zbierają się w pobliżu miasta, w Górniczej Dolinie. W Dolinie? Wysłałem tam oddział moich ludzi. Doniesiono mi, że przełęcz jest zajęta przez orków. Ale pierwsze słyszę o armiach ciemności. A co to niby za armia? Stado smoków, którym towarzyszy horda równie groźnych istot. Smoki? Stare pisma głoszą, że ostatnie smoki widziano setki lat temu. Dlaczego miałbym ci uwierzyć, co? Tu nie chodzi o to, czy mi wierzysz. Tylko czy możesz sobie pozwolić, żeby mi nie wierzyć? Dopóki nie przedstawisz mi jakiegoś dowodu, nie wyślę tam żadnych nowych ludzi. A więc mam ci dostarczyć dowodów? Dokładnie tak. Zejdź przełęczą do Górniczej Doliny. Na miejscu poszukaj naszej ekspedycji, a gdy ją znajdziesz, porozmawiaj z kapitanem Garondem. Jeśli twoje słowa potwierdzą się, тогда я... Czy to znaczy, że przekaż... Aha. Oko Inosa. Niech będzie. Przynieś mi niezbity dowód, a dopilnuję, żebyś dostał ten amulet. Przynieś mi dowód. Mam na to twoje słowo? Tak. Masz moje słowo. No to zarąbiście. Jak mam się dostać na przełęcz? W naciele dokaży, że ty możesz za siebie postawić i pomagaj magom wody rozwiązać ich problemy. Wróć, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. To się powiedział, smarkaczu? Tak się nie będziemy bawić, kolego. Tak się bawić nie będziemy. Aha, czyli nie mamy dalej rozdziału drugiego. Co was sprowadza do Korinis? Wysłano nas z misją wagi państwowej. Otrzymaliśmy rozkaz od samego króla Robara. Mówiłem ci już, że wysłaliśmy ekspedycję do Górniczej Doliny. Po to tu właśnie przybyliśmy. Co twoi ludzie robią w Górniczej Dolinie? Nie widzę powodu, dla którego miałbym ci to mówić. O Boże, tego mi nie powie, tamtego mi nie powie. No kurde, no. Ten Hagen w tej modyfikacji jest naprawdę wyjątkowo surowy i mi nie chce pomóc, kurde, magowi ognia. Co za typ. A zresztą on ma największe wpływy. Robara i tak dalej, więc ja dla niego jestem gównem tak naprawdę. Trudno mi w to uwierzyć. Lutero, są tu jacyś powinien był wiedzieć inni lepiej. Wpływowi. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. No jest lipa, no nie ma drugiego nie rozdziału, a miało być inaczej, całkiem inaczej. Salandril, kurde. Się tak trochę rozejrzę, popatrzę gdzie, która, jaka postać. Może wyłapię jeszcze jakieś misje i weźmiemy się do roboty. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może. Dobra, zjadłeś kabanosy, cieszę się bardzo, niezmiernie. Tak mówiłem. Ale daj mi spokój, dobra. Nie można na tym polegać. Chyba teraz się przejdziemy do magów ognia i nauczę się pierwszego kręgu magii. Bo no, potrzebuję tej zdolności, ale jeszcze zanim to zrobimy, najpierw z tą handlujemy. Rol, ciekawe czemu zdjąłeś tak szybko ten łuk. Tu sprzedamy najpierw. O kurde, 3/6. Znowu szatan mnie nawiedził. W kolejnej grze. Kurczę, mol. Dobra, teraz. Co jeszcze sprzedać takiego? O, te skórki. Ale ja chcę z nim pogadać jakoś. Pokaż. Czyli będę musiał mu sprzedać za sztukę złota. Jaka lipa. Straszna lipa. Nie może tak dalej. Tutaj jeszcze takie pierdoły mam, które mi nie są potrzebne.
a zarabiałbym na tym dużo. To co za księga? Sorki, trofea myśliwskie, 3 kafle, porąbało go. Dobra, idę stąd. Nie ma tu czego kompletnie szukać. I tak nikogo nie obchodzi. Zawsze to możemy jedynie przeczekać. Co to ma być? Czym, gównem? Musiały pojawić się problemy. O, jeszcze odwiedzę Hakona? Haraba. Wstąpiłeś do klasztoru. Wolałbym, żebyś został w mieście. Potrzebujemy każdego dobrego człowieka. Widocznie jednak przeznaczone ci było podążać za głosem Inosa. Jeśli będziesz czegoś ode mnie potrzebować, to wiesz, gdzie mnie znaleźć. No jasne. Mnie to i tak nikt. Chcę sprzedać broń, którą wykułem. Więc zrób coś. Przyjmuję tylko zwykłe miecze. O tym było wiadomo od dawna. Naucz mnie, jak wykuć porządny miecz. O kurde, 300 na dobry miecz. Ode mnie tego nie dostanę. Jestem jednocześnie magiem i kowalem, więc teraz ciężko jest mi stwierdzić, co w ogóle robić w takim wypadku. Ale bardziej bym to poświęcił już na magię. O, coś mi chyba już świta. W zupełności się z tobą zgadzam. Nie ma tu jeszcze jakichś magów, poza tym całym, nie wiem, Batrasem, Daronem. Na pewno się jacyś tutaj znajdują. Karl, kolejny kowal, a to już takiej mniejszej klasy. Tu Ignaz za mamy. Hej, ty! Co chcesz? Zamknij się. Esencja lecznicza. O! Tutaj, szczerze mówiąc, byśmy mogli to wydać, bo to nie jest wcale dużo. No. I teraz możemy wyrabiać mikstury lecznicze. Sprawdzimy, jakie tutaj są w ogóle jeszcze zwoje. Kurde, przydałoby mi się coś typu... takiego antidotum, bo jestem strasznie już skażony jak do tej pory. W ogóle da się przespać? A godzinę mamy 17. Aha, dobra, przespaliśmy się. Nie, nic nie poszło. Co za żal. On w ogóle nie może spać. Będzie, jeżeli jest zatruty, to pewnie jeszcze ma koszmary senne. No pozdro. Po prostu pozdro. Nie był. A właśnie. Tu będzie ten Attila. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Attila. A, stoi i czeka. Zapiszemy sobie, bo myśmy chyba w ogóle nie zapisywali od dobrych 15 minut. A ja nie wiem, czy dałbym sobie radę z taką Attilą. On sobie stoi i czeka, aż ja go w końcu rozniosę. Ile mam w ogóle siły? Siła 15. Bardzo mało mam tej siły, szczerze mówiąc. Właśnie przydałoby mi się jeszcze trochę tej siły. To u kogo mógłbym się jej nauczyć? Mogę u Karla. Bo on uczy siły. To opowiada takie rzeczy. Może mi pomóc ewentualnie. Co cię sprowadza? Dobra, zamknij się. Dobra. Tylko się. Ha! Wygląda na straż. No, naucz mnie tej możesz siły. Możesz mnie czegoś nauczyć? A, robię okucia i gwoździe. Nie znam się jednak na wyrobie broni. Chociaż, konieczno, wykuć. Jeżeli chcesz się to. Jeśli jednak chcesz popracować trochę. Dobra, daj mi siłę. Ile sobie liczy? 150 złotych monet i... Kuć? Aha. Dobra, zapłacę ci. Chcę z tobą ćwiczyć. Dobrze. Co chcesz wiedzieć? Nic, ale wszyscy... Nie daj... Tak! Kurde. Dałem mu złoto. Nie, nie dałem mu. Lol, jakie bugi tu są. Dobra. Dobra. Słyszę
Daj spokój, dziwna. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Pracujemy. Troszeczkę aż za bardzo dziwne. Tak, to bardzo typowe. Masz jakąś zupkę dla mnie? Możesz mi ugotować Nic prostszego. Dzięki. Dobra. A teraz, co by to zrobić z panem Attilą? No jest kilka sposobów na niego, owszem jest. Tylko żadna z nich nie jest jeszcze na tyle taka jakby gotowa. Lol, co to było? Nie. Trzeba będzie skombinować jakąś sztuczkę na niego, żeby to się dla nas też źle nie skończyło. No i dobra, co z tobą teraz? Mamy na ciebie taki dryk. Attila. Czy też możemy mieć inny plan? Zobaczymy. Najpierw sobie zrobimy tak. A, yo, motherfucker. Nareszcie. Czekałem na ciebie, nieznajomy. No, siema. Czego ode mnie chcesz? Jestem tu po to, żeby ci wyjaśnić kilka spraw. A potem cię zabiję. Taki chojrak. Kto ci za to zapłacił? Moi zleceniodawcy wolą unikać rozgłosu. Ja także. Mój kontrakt stwierdza, że nie wolno mi zdradzić ich imion ani miejsca pobytu. To może powiesz mi? Czemu chcesz mnie zabić? Sprzedałeś Rengara strażnikom miejskim. To tylko drobny złodziej, ale nie powinieneś był tego robić. I co z moi zleceniodawcy nie są z tego zadowoleni. I wysłali mnie, aby uniemożliwić ci popełnienie dalszych błędów. Ale ja dobrze zrobiłem. To był złodziej, jakich mało. Mogę dać ci złoto. Dużo złota. Nic z tego. Nie po to tu... Dobra. Chyba tylko bronią przemawiasz do mnie. Niczym innym. A byłaby taka możliwość, żeby, nie wiem, na przykład przyciągnąć tego bandytę. Jeszcze cię dorwę! Chodź. Skończysz marnie. Może paladyni by mi pomogli. Sam tak mówiłem. Jeszcze cię dorwę! Odłóż broń! Spryciarz! Patrz jaki typo. Dobra. Trzymam się. Takiś mądry. Oj, wkurzyłeś mnie troszeczkę. Ale ja jeszcze mam cierpliwości dużo. Nawet w pizdu bym powiedział. Więc nic mi nie zrobiłeś tak naprawdę. No dobra. Nie mogę się zajmować. Trzeba zrobić jakieś mocne przedstawienie. Przestań z tymi czarami. Mądra decyzja. Nie wierzę. Zaraz będziesz skończony. Hono tu. I dostaniesz takie. O, proszę. Jaki damage mu mamy, biorę? No bez jaj. Dobra, pójdzie z pół życia. O kurde, ona też się nam rzuciła. Patrz, jaka... Ej, ta sucz i nie jest po... No kurde, help! No, zarąbiście. Nie pisz. Stój, tchórzu! Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. O, tak się chcesz bawić. Lol. No czemu? Teraz będzie zabawnie. No. Jeszcze cię dorwę! Takiś mądry. Czekaj. Ja jeszcze przeżyję. Wiedz o tym.
O, to może być dobre. Teraz to, co ja zrobię, to może być dobre. Wykończ go! Lub nie. Lub nie. Kurde, tak dobrze miał być. Zamknij się. Proszę, zamknij się. Chcę tylko tego... Jeszcze cię dorwę! Ścieżka cnoty już długa i kamienista. Dobra. On widzę nie odpuszcza tak łatwo. Słyszałem co innego. Nie. Ło. Tej, teraz się reszta na mnie rzuci. Alarm! A, zarąbiście. O kurde, jak się na mnie rzucił, typo. Jakiś niepohamowany. Teraz to, to wszyscy się na mnie rzucą. Pieprzone draby. Tu się nie masz się nigdy więcej mnie atakować. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Ty, kurde, babo. Te! Dzięki za złoto, mój ty bohaterze. No fajnie. Nie wzięła mi złota, ja mam nadzieję, bo kurde, zamorduję. A ty co się tak kręcisz, no? Chwila. Znowu chcesz się ze mną... Nie chcę z tobą rozmawiać. Nie. Lepiej to wczytamy, bo to co się teraz stało, to jest w ogóle bujda totalna. Nie, trzeba to jakoś inaczej rozwiązać. Chcę zajmować się wszystkim. Bo inaczej to będzie przerąbana, kapowa sytuacja. Dobra, mam na ciebie wywalone. Słyszałam co innego. Zaraz się z tą zabawimy. Tylko daj mi plan wymyślić. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Zaraz z tą skończę. O, goni mnie. Palant. Naprawdę. Doskoczysz. Jeszcze cię dorwę! No, jeszcze mi grę wywaliło. Kurde, znowu mnie coś zaczyna derwać. Tak być nie może, no. Do cholery jasnej. Tak być nie może, no. Czekaj. Ja jakoś przed nim tak umknę. Lub nie. Zaraz ci dam nauczkę. Kurde, takiś kozak. No jakoś cię muszę ubić. Nie. To jest niesamowite. To jest niesamowite, co on w ogóle zrobił. To jest w ogóle totalny cheater. Tego inaczej nie mogę określić. Chciałbym ją zabić, ale ta baba będzie mi też przeszkadzać. O, chyba że zrobimy taki myk. I od razu skaczemy, od razu skaczemy. Będzie jeszcze gorzej. O. Tylko dziwi mnie to. Patrz, ten goblin po dachu łazi. A, nareszcie. A, jeszcze tego zabrakło. Teraz będzie taka kapa. LOL. I ten goblin padł, tak po prostu. Dobra, teraz kombinuj, bo już naprawdę pomysłów już mam mało. Albo nawet i mniej. No, taki kozaczek. I patrzcie, to jest wkurzające. Ja jednocześnie mnie to bawił, bo wspiąłem się na szczyt muru. Ten i tak sobie poradzi ze mną, no. Nie mogę zajmować się. OP przeciwnik. Widzę, że ma też mózg. No innych ja pomysłów nie mam na niego. Chyba że mam jeszcze jeden pomysł. Ten, skoro nie chce mi wypalić tak jak powinien, to mamy tego Galahada. Jakieś śmieszne imię. Po prostu OP imię. Przejdziemy się do tego całego gościa z Urisa. Odkupimy od niego te całe
jak mu to było, jakieś czary, zwoje i nakopiemy. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Pendara. Nie, pyskuj, kurde. Ile razy ja ci już mówiłem, że nie potrafisz śpiewać. Więc jeśli mógłbyś już z łaski swojej zamknąć tę gębę, jestem, może podziękowałbym, naprawdę. Dobra, pohandlujemy. Pokaż mi amulet spojrzenia. Kurde, co tu masz? Ognisty deszcz. Wymagana mana 40. Ale z takiego czaru to by się pocisnęło tego kolesia. Nie ma co, nie ma co. 20 wymaganej many, bryła lodu za 100. Kurde, kupiłbym jeszcze jedną sztukę i wtedy, właśnie wtedy miałbym szansę się z nim uporać. Tylko trzeba dobrze to przemyśleć. Czy nie popełnimy przypadkiem jakiegoś błędu? Patrzę, co by... Chrząszcza, pięść wichru. No co by tu kupić tak na szybko, na naprawdę, na fasta. Kupiłbym tą lodową bryłę, ale lodowa fala zajmuje więcej many. Kula ognia, ognista strzała, tu mają błyskawice. To jeszcze podpala. Możemy kupić jeszcze jedną lodową bryłę, jeśli można. Tu mamy sen. Takie buty. Dobra, kupimy sobie i czar snu zostawiamy, bo nam nie będzie potrzebny. No i spróbujemy jakoś zapitolić temu kolesiowi, no bo tak być nie może, no. Koleś sobie po prostu żyje, stawia opór i ma wyrąbane na wszystkich. Nie, tu musi zaistnieć jakieś prawo. Chociaż jakiekolwiek prawo, żeby wyginęły takie plugawe istoty jak on, to już by było dobrze, naprawdę. Zginie, będzie git, pójdziemy jeszcze do klasztoru nauczyć się tej magii powalonej i myślę, że to by było w sumie na tyle. Sama tego nie widziała. Dobra, Attila, trzeba już z tobą porządnie załatwić sprawę, bo będziesz mi wiecznie przeszkadzał. Dobra, szybko wypij manę. Manę. Dobra. To chyba jednak nie wypali. Pożałujesz tego! No nie wypali to jednak, tak jak ja bym chciał. Chyba, że... coś się wymyśli. Wszystkich tych, dobra, zrobimy kółeczko. Jeszcze cię dorwę! Mamy kolejną bryłę lodu. Mogę ci opowiedzieć o takim. O, on teraz wróci, ja go zaskoczę. Może zginie. Niedożywiona pizda. No chodź tu, chodź tu. Idzie ta Attila? Nie słyszę go. Tylko bez magii! Aha, on teraz się nawet... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Lol. Dobra, chodź tu. Chodź no tu i skończę z tobą. I to mi tylko wystarczy. No patrz, jak go tu będę cisnął za chwilę. Zrobimy save'a. I zaraz go pocisnę. O, chyba ktoś usłyszał. No patrz, zaraz zginie. No jeszcze trochę. Pożałujesz tego.
patrz, no niewiele, on się już wykrwawia. No ty, kurde no. No patrzcie, to jest tylko moment i on ginie. To jest tylko moment. Nie, muszę dostać od niego, muszę koniecznie. Aha, wczytałem złego save'a. Zarąbiście, po prostu gratuluję. Wczytać złego save'a to jest naprawdę sztuka, nie lada. Ale no patrzcie, no niewiele mu brakuje. No i nie starczy, będzie miał więcej życia. No i będzie się bronił. Nie waż się nigdy więcej mnie atakować. A nie. Ja mam jeszcze... Mogłem jeszcze kupić jedną sztukę. Nie pomyślałem znowu. Ale no dwie sztuki przecież starczą w zupełności. Kurde, nie tak. Tylko be... Nie masz się nigdy więcej mnie atakować. Niech to będzie dla ciebie nauczka. Kurde, zamknij tą mordę. No i nie mogę. Po prostu nie mogę. Ciągle coś mi nie chce wychodzić. A takie ubicie ziomeczka to nie jest żadna filozofia. Tylko bez magii. Zaraz zrobimy to tak. Alarm! O! Szybciej zginie. Stój, tchórzu! No patrz, ale te strzały niektóre pudłują. O! No kurde! Nigdy więcej mnie atakować. No niewiele brakowało, no patrzcie, no mógłby zginąć. Już miał tak mało życia i tak mnie sięgnęła pałka. Kurde, nie. Nie, ja tak się nie bawię, no. To jest oszustwo. O, i teraz pewnie... Za mnie się teraz kobietka bierze. Alarm! No nie mogę tak bić, bo kobieta się teraz na mnie uwzięła. O ludzie. Parę wdechów może się ogarnie to wszystko, ale teraz mam taki plan, że aż mi nie może wyjść w ogóle. No, zginiesz. Ja ci to przyrzekam. Teraz zginiesz szybko i pewnie. No patrz, zginiesz. To że niewiele brakuje twojej śmierci. A jednak jeszcze ci brakuje. No kurde, ile ten skubany musi mieć tej wytrzymałości powalonej, no. Niebywałe po prostu, to jest niebywałe. Tylko bez magii. O. No co ty robisz? Bij go. Trafiaj cały czas, o, idzie. O, może w końcu? No działaj! No nie! On już nie miał życia! No już na hita bym go ostatniego pochlastał! Kurde! Co za fart zarąbany! Nie!
Już jesteś trupem. Masz mi zginąć. Mnie to nie interesuje. No i patrz, te strzały mi robią na złość. Ej, nie, nie, co za porąbane, no. Byleby mi tylko było ciężej. No i patrz, on teraz to już mnie zarąbie na 100%. Jeszcze się okaże, że mi strzałów zabraknie. Ile prób, ile zgonów, wszystko na marne. Byleby tylko pobawić się fajnie. No nie, no nie męczcie mnie już. Chcę się już z nim rozprawić, naprawdę. Może zginąć, może zginąć. Dobrze, trafiaj. Dobrze. No i teraz pudłował. Znowu. Celowo. No, już, już! Nadużywasz moją cierpliwość, kolego. Już bym cię rozprawił, już bym cię zniszczył. Wszystko i tak idzie w pizdu. No, no, strzelaj! Dobra, w tego gada. No, pudło. Dobrze, trafia, wszystko trafia. No, no patrz! Jakie gówno! Dobrze. Chyba się muszę porządnie uspokoić, bo mi się ciśnienie już podnosi. No tego kolesia już bym pokonał. To by było wiadome. Tylko bez magii. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. LOL! LOL! Teraz go nie trafiło. Nie, 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 nie. Jeszcze raz nie. To jest jakieś chore. Nie. Jak dla mnie to jest w ogóle istna masakra. Weź go, go ustrzel. Oj, pudł i tak dalej, to będzie naprawdę dobrze. Ale patrz, on nie może być idealnie. Nie, to robi mi na złość. Ta gra mi robi na złość. Alarm! Się walczy, zrozumiano? Zrozumiano, suko, kurde, zaraz tego faceta ubiję. Zaraz tego faceta ubiję. Muszę liczyć na szczęście, które mam. Tylko kurczę, nie mogę go wykorzystać dobrze. Dobra, dobra. Teraz może jakoś się pobawimy tak, żebyśmy w końcu... O, goni mnie, goni mnie. Ło, ile tu jest tych? Lol, się pobugowało. Te! O, zbugował się, idealnie. Moment, jeszcze się trochę bym przesunął. No patrz! Zniszczyłem to. Jak tylko zginę, to nie od razu szlak weźmie. Ja nie mogę sobie pozwolić na zgon. Dobra. A teraz się kobita na mnie rzuci. Nie! Nie, cały mój plan jest zniweczony. Stój, tchórzu! Myśli, że to takie łatwe. Dobra, chociaż Attila już. Czy babka ustąpiła? Ciągle to samo. Ten facet dalej nie odpuszcza. Jeszcze cię dorwę! Zamknij się. A baba? Baba już się uspokoiła? Dobrze, baba się uspokoiła.
teraz mam okazję. Ile mam w ogóle jeszcze strzał? 26. No to nie jest. Teraz cię mam. A jakim wałem się zrobił? Ja tak nie tak nie miało być. Kurde. Ta gra mnie coraz bardziej zaskakuje. Sorry za ten odgłos. Dobra. Dziatyla. To coś mu się... Coś się bo utknął. Odłóż broń. Dobra. Mądra decyzja. A tyle gdzie? A, on tam jest, tylko się zbugował. I o to mi tylko chodziło. O, tu strzała leży. Tu kolejna. O, może pozbierać. Póki mogę. Bo zaraz się koleś do mnie doczepi. Zaraz ja go ubiję, no. Tylko dobry plan. Dobry plan zawsze jest dobry. O, i teraz możemy nawalać. No patrz, nie ustrzeli. O, ubije dziada. O kurde, teraz obywatelka bez jaj. Dajcie mi Atylę ubić. Okej, okay, już jestem. Atyla padła. Madafaka. Dobrze. No, i git. Git. Kurde. Ale teraz mi się udało. W końcu, kurde, udało mi się tą dupę zawszoną ubić. Ała, aż walnąłem Sławkę z wrażenia. Nikomu nie wciekam? Dobra. Ale jest. I teraz mam pomysł. Jeszcze byśmy się przedostali na ten kanał. Proszę bardzo. Tak przy okazji. Epilepsja znowu. Wody. Nie patrzę. Dopóki nie dopłynę, to ja nie patrzę. Na ślepaka pływam. Ale tak czy inaczej, Atyla padła. Pomęczyłem się trochę. Ale w końcu mi się udało. No ale kurde, zabiłem Atylę. Skaczę po tych dachach, a tu nagle gremi wywala. No to jest chamstwo. To jest chamstwo, nic więcej. Dlatego są takie ruskie modyfikacje. Putiny kazały im tak robić. No to tak robią, no i teraz macie taką modyfikację. Kurde, idźcie, no to jest w ogóle powalone. Dobra, zamknij te drzwi. Ale jest, kurczę, udało mi się. O to mi tylko chodziło. Czy ja prosiłem o zbyt wiele? Nie. Chciałem tylko jednego człowieka zabić, na którym się męczyłem z 20 może minut, jak nie więcej. No to jest trochę bez przesady, no. Ale szczurki to chyba mogę ubić z tej pałki bez problemu, nie? Myślicie, że dałbym radę? A spokojnie. Jak mają 15 expo, to nie mają aż takiej trudności. Dobra, idzie następny. Okej, załatwiony. Czekam na następne szczury, bo przyjdą tu na pewno. Coś zjem porządnego. Przydałoby się, no, po takiej walce to trzeba naprawdę opić się do po całości. Many, o, dobrze, okej.
No, pozbieramy sobie jeszcze strzały, ale w końcu sam mogłem kogoś zabić. To miksturka, o dobra, już szczury się wylęgły. O kurde. A! Jakie motherfuckery! No w grupie to potrafią. Już? Dobra, uciekły. Pedałki. Ale skubany by mnie zabiły, a takie gówna po 15 expa mnie by zabiły. Dobra. Teraz wybiję bez problemu. No, podejdź no, tu. Patrz, taki damage biorą, to jest chore. No. Tak ma być. Moment, weźmiemy sobie takie coś. A zresztą dużo mamy czarów z uzdrowieniem. W sumie dla nas to jest dobrze nawet. Weźmy te śmieci, które tu leżą i na nic się tu nie przydają. A my je wykorzystamy jakoś rozsądnie. Gdzieś coś jeszcze leży. Tam jest jakiś łuk. Łuk i tabliczka. No kurde, muszę to mieć. Jest jakiś sposób, żebym się tam dostał? No ale nie, no powiedzcie, że jest jakiś sposób. No, na pewno jest. Czekajcie, zaraz znajdziemy. Dobrze, mamy posąg Beliara. My się możemy do niego teraz pomodlić. Beliar! A teraz modlitwa. O kurde. Weźmij to w błagodarność za twój dar. Goldy dostałem. Jeszcze raz. Weźmij to w błagodarność za twój dar. No, już nie dostanę zapłaty. Chyba, że czekajcie. Bielie! Zamknij się. Teraz 50. Weźmij to w błagodarność za twój dar. Aha, i teraz... Ile w ogóle mamy życia? A! Może jeszcze tak... Bielier! Za trzy razy tak sobie pozwolimy na to. Weźmij to w błagodarność za twój dar. Aha. Weźmij to w... No i to powinno działać. O kurde. Dobra. Bo teraz to byśmy się... uwalili. Bielier! A, bo to teraz będzie działać. Musimy, wiecie, naprawdę. Weźmij to w błagodarność za twój dar. Weźmij to w... Kurde, ciśnie mocno. A, dobra, kiełbaski sobie zjem. Lol. Ej, czy trochę mi się nie zmniejszyło tej energii życiowej? Gdzie mam tutaj coś o energii życiowej? Nic mi nie pisze. Dziwne. Aha. I tak się pomodliliśmy do tego Beliara. O, tu chyba jest jakaś wajcha. Czy coś? Nie. Wydawało mi się. Jak widzicie. Na pewno tu nic nie ma. Ja się dwa razy nie będę rozglądał. Tej skrzynki na pewno nie otworzę. Nie znam się na otwieraniu zamków. A jest tu na pewno jakaś wajcha, bo udałoby się to otworzyć. Tam mamy taki potężny łuk, tylko my nie wiemy za chiny jak go tam, no, dostać. W tym problem. Nie wiem, będę klikał wszystko co mogę tylko, byleby się udało. No nie dostanę się tam. Nie ma mowy nawet o tym. Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze tu chwilę i skończymy odcinek, bo chciałbym już w końcu wrzucić tego gotika. Nie było go z parę dni znowu, wiem, nie ma regularnie gotika. Ogólnie teraz, nie wiem, wczoraj jakoś nie miałem w ogóle ochoty coś wrzucić. Tutaj co tu mamy? Tu nie wejdziemy na pewno. Się rozejrzymy jeszcze po boku, czy tutaj coś nie pominąłem. Ale dalej to już będą chyba tylko bandyci i nic więcej. Na pewno mnie tutaj będą bić, jak tylko mnie zobaczą.
No bo kurde, no maga ognia to już od razu by pozabijali. Tu wejdę. Wejdę tu. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No właśnie, więc kolejna lipa. Ketchup się rozlał tu? No i tak gra naprawdę pokazuje ciekawe easter eggi, a zwłaszcza już z rozlanym ketchupem. Dobra, mamy naszego bandytę. Zamknij dysk. No dobra. Właśnie, załatwię. Załatwiłem Attilę. Zabiłeś Attilę? No. Powiem ci coś. Jeśli mnie zaatakujesz... Dobra. Chcę się zobaczyć z twoim przywódcą. Ha! Moim przy... I... Dobra. Nie marudź, kolego. A my może już skończymy odcinek, bo założę się, że zaraz stracę miejsce na dysku, no żeby tak nie wyszło jak poprzednio. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie 11 odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. No i nie wiem, co dalej będziemy robić, ale... mamy co robić w tym Gothicu, tylko my po prostu musimy się rozgarnąć z tym wszystkim, no bo będzie kapa totalna. Trzymajcie się, na razie, yo!